Jak zacząć przygody z motosportem? Dzisiaj Wam to pokażemy. Cześć kochani! Siema! Często zadajecie nam pytanie, jak zacząć przygodę z konkretną dyscypliną motosportową. Scenariuszy jest kilka i dzisiaj pokażemy Wam jedną z takich opcji. Jeśli nie macie wsparcia mechaników, samochodu, warsztatu, różnych rzeczy, które mogą Wam pomóc, wierzcie mi, że nie trzeba tego mieć. Wystarczy mieć kask, budżet i dobre chęci. A o co dokładnie chodzi? Zobaczycie w tym filmie. Jeżeli Wam się spodoba ten materiał, to oczywiście komentujcie, dajcie nam znać, lajka i subskrybujcie. No i oczywiście czekamy na kolejne Wasze pytania. No to dzisiaj rozpoczynamy weekend wyścigowy na torze Poznań. Mistrzostwa Polski w wyścigach samochodowych. Będą ścigały się tutaj różne auta, różne serie, a my wystartujemy w serii Mazda MX-5 Cup. Aaa, tylne napędowe auto, więc no nie ukrywam, że się tym mega, mega jaram. Słuchajcie, jak wygląda taki weekend? W czwartki najczęściej są treningi. Przez cały dzień można pojeździć i sobie potrenować się, ustawić auto, ustawić siebie, jeszcze coś dopracować. Potem piątek to są najczęściej kwalifikacje, więc jeździ się przez 25 minut i wybiera się najlepszy czas, a następnie ten czas nas stawia w odpowiedniej pozycji na starcie. Właśnie ustawiają się już po przejeździe w okrążeniu formującym i za kilkanaście sekund zielona flaga i ogień. Więc potem sobota i niedziela to są już dni zawodów. I tak zwane sprinty, czyli wyścigi szybkie, 25 minut jeden zawodnik, albo endurance, czyli długodystansowe, jeździ się około 2 godzin, jeździ dwóch zawodników i najfajniejsze jest też to, że podczas takiego endurance jeżdżą różne samochody, wszystkie klasy są na torze, więc rzeczywiście jest dosyć duża zabawa, natomiast no, my będziemy jeździć podczas tego weekendu tylko w sprintach. Słuchajcie, jesteśmy właśnie z Szymonem Sołtysikiem. Właśnie, Szymon, powiedz mi, jakby ktoś chciał wystartować w tego typu serii, to co musi zrobić, gdzie się udać, ile to kosztuje, czy musi kupić samochód, czy może wypożyczyć samochód? Powiedz, jak to wygląda. Po pierwsze, żeby wystartować w tej serii, oczywiście trzeba mieć licencję wyścigową, bo bez tego ani rusz. To jest cykl, który zaliczany jest do wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski, więc no to jest coś, co jest po prostu certyfikowane, oficjalne i zgodne z wszystkimi przepisami, czyli tak, licencja, ubiór wyścigowy, jak widać, od góry do dołu, może poza kaskiem tutaj u Karoliny, więc wszystko musi być homologowane. No i trzecia rzecz to oczywiście jest odpowiedni zasób pieniędzy, żeby móc wystartować, przy czym tutaj nie trzeba kupować samochodu, to jest bardzo ważne, i nie trzeba tego samochodu ze sobą ciągnąć na lawecie z mechanikami, z całym tym cyrkiem, który jest często bardzo skomplikowany i kosztowny, no bo oczywiście wszystkie narzędzia, dodatkowe smary, czyścidła, to wszystko kosztuje. Tu wystarczy przyjechać ze swoim ubraniem, ze swoim kaskiem i ze swoją licencją i wsiąść do samochodu, który będzie przygotowany przez mechaników już będących tutaj na torze. A więc samochody dojeżdżają na tor jedną lawetą, są tutaj obsługiwane przez zespół doświadczonych mechaników. Mamy też do dyspozycji inżyniera wyścigowego, który doradza na przykład na temat tego, jakie dobrać ciśnienia według temperatury, według nawierzchni toru i tak dalej. No i to wszystko mamy tutaj na miejscu. I to, jeżeli ktoś by chciał jeszcze w tym sezonie na 4 pozostałe rundy, jakie zostały w cyklu WSMP, wziąć udział, to jeszcze kosztuje 100 tysięcy złotych netto za całość, ale mówimy tutaj też o paliwie, o oponach, o hamulcach, o tej obsłudze, o wynajęciu samochodu, więc de facto przyjeżdżamy z tym kaskiem, z tym naszym ubraniem, z licencją, wsiadamy do auta i się bawimy. Czyli właściwie 100 tysięcy i nic Ciebie nie interesuje. Za te 4 rundy, tak, które pozostały. Kombinezon, kask, przyjeżdżacie i świetnie się bawicie. Powiem Wam, 100 tysięcy na motosport to naprawdę nie jest dużo.
to są dobre pieniądze. A jeżeli Karolina wie, co mówi. Coś wiem na ten temat, tak dokładnie. Zwłaszcza, że też obsługa, to, że macie ludzi wokół siebie, którzy się wami zajmują, mechaników, którzy świetnie znają te samochody, którzy budowali te samochody, to jest mega duża wartość i ma ogromne znaczenie, też coś wiem na ten temat. A powiedz, a jakby ktoś jednak chciał kupić taki samochód? Więc nie możecie posiadać go, możecie go wynająć, to też jest ciekawe. Czy one są takie same, czy można tu sobie coś jednak pozmieniać, skustomizować pod siebie? Samochody są identyczne, bo na tym polega idea kapu, czyli pucharu wyścigowego. To, co można zmienić, to ciśnienia w oponach, to sztywność stabilizatora i można sobie tutaj parę klików na reboundzie ustawić, czyli tam odbicie w zawieszeniu i to jest w zasadzie tyle, czyli de facto podwoziowo te takie najprostsze rzeczy, które są ustawiane bardziej pod kierowcę, według jego preferencji, według być może warunków, jakie panują, według temperatury i to jest wszystko. Powiedz mi, tak na szybko, jaka jest specyfikacja tego samochodu? Silnik, skrzynia, zawieszenie, opony, żeby osoba, która się interesuje, czy chce wynająć taki samochód, wiedziała, co bierze. Okej, wiesz, bazą budowania dobrego auta pucharowego jest samochód, który jest seryjny. Czyli pod względem mocy, pod względem skrzyni biegów, przeniesienia napędów, wszystko jest zachowane tak jak fabrycznie. Te auta są wyposażone nadal w katalizatory. Ale by móc się ścigać, najważniejszą rzeczą jest system safety, czyli od kierownica, fotel, klatka z homologacją FIA. Do tego to, co zabezpiecza kierowcę, wszystkie pozostałe drobne elementy, siatka na dachu. Jak już mamy zakończony temat kierowcy, to szukamy jakichkolwiek osiągów. No, jeżeli szukamy osiągów, to musimy szukać przyczepnej opony. Jak mamy przyczepną oponę, potrzebujemy do niej odpowiedniego zawieszenia. Jak odpowiednie zawieszenie, to już zostaje hamulec. W sensie bez wszystkich trzech rzeczy nie jesteśmy w stanie skompletować po prostu podwozia samochodu. Więc te auta z zewnątrz i silnikowo są seryjne, fabryczne, ale pod spodem praktycznie nie mają ani jednego stokowego elementu. Czyli wszystko jest tuningowe, ale w każdym samochodzie z całej tej stajni, bym powiedział, jest takie samo. Tak, one są łącznie z tym, że przed weekendami wyścigowymi mierzone na hamowni. Dysponują mniej więcej między 1 a 2 konie mechaniczne różnice. To jest różnica błędu pomiaru tak naprawdę, a nie faktycznej różnicy w mocy między samochodami. 1, 2 konie, a ile koni? 180 parę. 5, 6, okay. W zależności od tego, jak ciepło. I ważne jest to, że to są samochody fabrycznie nowe. To nie były samochody przywiezione z rzeki, tylko to są nowe samochody, salonowe, które zostały rozebrane, jak sądzę, tak. W kawałki pierwsze, złożone jako wyścigowe samochody. I to jest plus, bo tego nie ma jeszcze. To nie są śmietniki, to są nowe samochody. Jak tu się coś popsuje, to się idzie do salonu i się podaje numer i pani tam sprzedaje, prawda? Dobrze mówię. No prawie, że. Są oczywiście, mają odjęte część elementów gwarancyjnych, jeżeli chodzi o te rzeczy, ale tak, faktycznie to są samochody 2021 rok produkcji. One dopiero w kwietniu zostały zeszłego roku zarejestrowane w Polsce. Proces budowy około 2 miesięcy jednej sztuki. Tyle trwa, wcześniej się nie da. Niestety to klatka tak naprawdę jest najbardziej rozbudowanym elementem i wymaga też dużo homologacji. I rzeczywiście to są zerówki, tak? Czyli te auta po jednym sezonie mają na poziomie 800-900 km torowych. To używane tylko w weekendy z małym przebiegiem, nie palone w środku. Tak jest, to na sprzedaż idealny samochód. Oczywiście. Kratka robiona przez Pawła Trelę, tak? Tak, Paweł Trela, ale to jest już też zgodnie z nowymi przepisami produkt FIA. Czyli już teraz musi się ubiegać, musi dostać generalnie odpowiednią homologację i klatka jest zatwierdzana przez FIA. Czyli mamy samochód nowy, lekki, w miarę tani i profesjonalnie przygotowany do wyścigu. W miarę tani jak na wyścigi, ale generalnie zbudowanie takiego auta to nie są grosze. Mariuszu, co myślisz o takich wyścigach? To jest kwestia dyscypliny, tak? Na przykład mnie osobiście, jak nie kręcę kierownicą, nie jeżdżę w wyścigach, to nie do końca chyba to czuję. Bardziej mnie interesują serwisy, bardziej mnie interesuje strategia, bo to jest dla mnie ważne. Opony, ciśnienia, paliwo, kiedy to zrobić, części zamienne, to mnie kręci. Natomiast nie jeździłem, ty się na tym znasz, są tego zawodnicy. Ale myślę, że jest to fantastyczny sprawdzian tego, na co człowiek jest zdolny, do czego jest zdolny. I wszyscy powinni tego spróbować. No ja próbowałem na razie go-karty i było super. Natomiast tor, to ja jeszcze jestem za mało doświadczonym zawodnikiem, natomiast gdzieś trzeba zacząć, więc Mazda, Mini, cokolwiek, no trzeba usiąść, decyzję podjąć i się nauczyć jeździć. No, to
dla mnie się podoba, jak mówią na Podlasiu. Słuchajcie, mamy tutaj fantastycznego dziennikarza Grzegorza Gacę, który ma ogromne doświadczenie w motosporcie i w obserwowaniu tego typu dyscypliny, więc postanowiłam go zapytać, czy motorsport w Polsce ma przyszłość, czy wyścigi mają przyszłość? Chyba mamy taką troszeczkę sinusoidę, bo są momenty lepsze i gorsze, czy powiedzmy fazy, są takie okresy lepsze i gorsze. Niestety głównym czynnikiem hamującym rozwój wyścigów w Polsce jest to, co wszyscy wiedzą, czyli to, że mamy jeden tor tylko, prawda? Czyli złośliwi mówią, że Mistrzostwa Polski to Mistrzostwa Toru Poznań i niestety coś w tym jest. Natomiast gdyby się zdarzyło, że mielibyśmy drugi tor, gdyby się zdarzyło, że Silesia Ring uzyskałby homologację, byłoby to coś fantastycznego i wtedy można by, powiedzmy, zrobić dwa wyścigi w Poznaniu, dwa na Silesii, jedna czy dwie rundy wyjazdowe gdzieś za granicą i wtedy można by powiedzieć, że mamy rzeczywiście Mistrzostwa Polski takie przez duże M i przez duże P. Słuchając jego głosu, od razu chce mi się ścigać. Bo wiem, że kiedyś będę miał tą przyjemność, że on powie coś, pojechał, albo nie pojechał, na nowym torze na przykład, bo to jest fantastyczne. O niczym innym nie marzę, jak tylko, żeby skomentować wyścig z twoim udziałem i Karoli oczywiście. To wiesz co, jest ja mały versus Mario. Tak, to już ale wiesz, jaki to jest, od razu będzie twój komentarz, Mario, i był znowu z tyłu. Ale ja lubię być z tyłu, tak. No i dobrze. To dzisiaj jest dzień kwalifikacji. Co ciekawe, piątek 13 i kwalifikacje mamy o 13. To będzie bardzo ciekawe. Więc idę na briefing posłuchać, co od nas oczekują i jakie są zasady. Słuchajcie, właśnie Karolina przyjechała, oddała samochód. Jak było? Słuchajcie, było rewelacyjnie. Jechało mi się fenomenalnie. Nie do końca widziałam, jakie mam czasy. Słuchaj, pojechałaś 1.52, czyli taki... To dobry! To tak pierwsza, mi się wydaje, piątka w klasyfikacji generalnej Mazdy. Ale czas! Ale muszą cię nie lubić. Ale super, Mazda po prostu tak mi się weszła w krew i w ogóle tak się fajnie nią jechało. Widzicie po moim uśmiechu, było po prostu fantastycznie. Naprawdę świetnie mi się jechało. Tak jakiś taki flow miałam dzisiaj, niesamowite. To jaka rada, co trzeba zrobić, żeby tak jechać? Słuchajcie, my uprawialiśmy seks zaraz przed kwalifikacjami i miałam bardzo dobry czas, w związku z czym myślę, że to jest to rozwiązanie, tak. Matko Boska, teraz nikt nie będzie startował. To dzisiaj jest dzień wyścigów. Jesteśmy dobrze przygotowani, także startujemy. Będzie szybko, fajnie. Będzie przede wszystkim świetna zabawa. Właśnie szukam Karoliny gdzieś na starcie, już przygotowuję się do wjazdu na tor, żeby rozgrzać opony, przejechać się przejazdy takie rozgrzewkowe, i zaczynamy starty. O, jest, znalazłem ją. Gotowa? Gotowa! Ładnie się dobrze. Dzięki. Karolina już objechała jedno takie okrążenie formujące i właśnie podjeżdżają na start, także zaraz będzie się działo, zobaczymy, gdzie jest. Chciałbym bardzo życzyć Karolinie dobrego wyścigu i tego, żeby nie jeździła bokiem, bo oni na to źle patrzą, znaczy sędziowie. Ops, i tego mi nie powiedzieli wcześniej. I pamiętaj, są zielone flagi, żółte flagi, full court yellow i w ogóle dziwne, różne tablice. Super!
słuchajcie, na starcie zrobiłam false start i dostałam karę i powinnam była przejechać przez pit stop wolniutko, ale byłam tak zaaferowana walką i tak podniecona tą walką, że nie zauważyłam tej kary, w związku z czym jeździłam swoje i zostałam zdyskwalifikowana. Ale było mega, mega fajnie. No i pamiętajcie, skupcie się na tym, co się dzieje też wokół was, a nie tylko na samochodach przed wami. Słuchajcie, to był fantastyczny wyścig, mega emocje, mega adrenalina. Cieliśmy się tam dosyć zdrowo i w którymś momencie widzę, jak zaczynają wyświetlać się takie panele z informacjami dla zawodników. No i widzę wielki napis BF i mówię, o, ktoś dostał Black Flag. I widzę numer 95. I tak nagle myślę, kurde, to chyba mój. Patrzę na szybę przed sobą, gdzie jest wielki napis 95 i mówię, to mój. Cała polskiego sportu, drifterka, mistrzyni Europy, bardzo serdecznie zapraszam. Słuchajcie, w materiale widzieliście to, co było pierwszego dnia, drugiego dnia, to dopiero się działo. Były takie emocje i takie przeżycia i moje nerwy i zespołu nerwy, że szczerze, nie mieliśmy czasu czegoś nagrać. A wierzcie mi, było po prostu petarda. Karolina robiła swoje rekord za rekordem, w końcu dojechała do 1,49. To już jest taki poziom bardzo wysoki. No i to było po prostu zajebiście. W ogóle taka forma wyścigów jest mega fajna. No, ja uważam, że to jest rewelacyjna i forma, jak to zrobić, czyli to, co powiedzieliśmy. Musisz mieć budżet, musisz mieć kask, kombinezon, szczere chęci i wszystko jest w twoim zasięgu. No właśnie, a zwłaszcza, że mówiąc o budżecie, 100-150 tysięcy na rok, to nie jest naprawdę dużo. Słuchajcie, my wydajemy dużo, dużo więcej na naszą dyscyplinę motosportową, więc jeżeli mówimy o profesjonalnym motosporcie, a mówimy tutaj o profesjonalnym motosporcie, bo mówimy o wyścigach, o mistrzostwach polskich wyścigach samochodowych, to naprawdę nie jest dużo. Taki budżet to jest malutki budżet. Słuchajcie, 150 tysięcy złotych, podzielić to na ilość wyjazdów, na wszystkie emocje i nerwy, które musimy do tego włożyć, to nie jest dużo. Słuchajcie, nic nas nie interesuje, nic, kompletnie nic. Tylko wsiąść i pojechać. Mechanicy, samochody, wszystko jest przygotowane. No bardziej komfortowych warunków chyba już się nie da zrobić. Dokładnie. Słuchajcie, dajcie znać, co o tym myślicie, co myślicie o takiej opcji, a przede wszystkim dajcie znać, czy uważacie, że motosport będzie się rozwijał. Czy uważacie, że właśnie taka opcja, jaką daje Mazda MX-5 Cup, albo inna, podobna formuła, jaką daje Super S Cup, czy takie opcje pozwolą na to, żeby ta dyscyplina, żeby wyścigi w Polsce się rozwijały? Jeśli chodzi o Polskę, to jest doskonały trend, bo na świecie tak to działa. Większość poważnych firm wynajmuje samochody, bo nie stać ich na to, żeby kupić za 1,5 miliona euro, nie wiem, auto WRC i o nie dbać. Od tego są firmy, są właściciele, oni płacą koszty, to działa. To działa, tylko my musimy przebudować w głowie, że nie muszę go mieć na własność, bo w Polsce musisz mieć moje, to moje, bo to jest moje i wtedy jest super. Nie, wynajmujesz, bawisz się, wygrywasz, oddajesz, płacisz i to wraca. Podobnie jak samochody w leasingu, czy samochody w kredycie. Dokładnie, myślę, że to jest też fajna opcja, a dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. No i nieustannie czekamy na wasze komentarze, pytania i do następnego razu. Aha, następnym razem zobaczycie, jak powstaje auto wyścigowe. Ciekawa jestem, czy spodobał wam się ten materiał. Tak, mamy specjalny materiał dla was, żeby pokazać wam, jak właśnie powstaje taka Mazda. Dokładnie. Taka Mazda, którą Karolina właśnie się ścigała, bo mnie jako inżyniera to zainteresowało, i dało dużo do myślenia, bo niby nowe auto, niby rozwiązania są znane, a wszystko trzeba dopracować. To jest petarda. Polecam, oglądajcie. Oglądajcie i do następnego razu. Cześć. Siema.